Jak zwykle w bałaganie tutaj, no. Także pozdrawiam ja i mój bałagan. Cześć! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale po raz kolejny i dzisiaj zapraszam Was na test kosmetyków drogeryjnych. Będziemy testować sobie 4 produkty, w tym jeden z nich dostałam na targach Beauty Days, a reszta to będą te kosmetyki, które zakupiłam w promocji Rossmana. Oczywiście promocja trwa w najlepsze, mam nadzieję, że zdążę ten film wrzucić, zanim ona się zakończy, żebyście mogli coś podejrzeć, no bo oczywiście już wiecie, co kupiłam i co trafiło w moje łapki. Jeżeli chodzi o dzisiejszy makijaż, no to w całości został on wykonany paletą Łapacz Snów, tymi tutaj dwoma pięknymi kolorami, czyli Neptun i Pióro. Halo, halo Neptun, halo, halo Pióro, jesteście z nami. I oczywiście musiałam sobie walnąć Turbo Pigment, słuchajcie, na całą powiekę z palety Turbina i jest to brzask. No i skoro już wiemy, co się będzie dzisiaj działo, no to oczywiście zacznijmy sobie od prezentacji produktów. Jak widzicie, sporą część makijażu już mam wykonaną, ale chciałabym jeszcze coś dołożyć, no bo tutaj makijaż twarzy, no to bardzo ubogi dzisiaj jest. I wydaje mi się, że zaczniemy sobie od rzęs. Z rzęs to są właśnie te rzęsy, które dostałam na targach. To są Ardell Wispies i tu jest klej duo, przy okazji spoko, bo tamten no odpłynął w siną dal do kosza na śmieci. I co mogę powiedzieć? Ja już mam jedne rzęsy Ardell Baby Demi, także to będą moje drugie rzęsy. Jestem niesamowicie ciekawa, zwłaszcza, że one są na takim przezroczystym pasku. Takiego czegoś jeszcze nie miałam, także zobaczymy. Dawno nie nosiłam sztucznych rzęs, właściwie tylko wydaje mi się, że do filmu. No i co? Wydaje mi się, że je przykleję poza kamerą, bo wiecie, to może trwać wieki wieków, ciągle uczę się klejenia rzęs, także zobaczymy, jak to będzie. Kolejny produkt to jest kredka na linię wodną, a właściwie ja ją będę stosować w tej roli i to jest kredka Bourjois Contour Clubbing Waterproof. Ja mam w odcieniu, uwaga, uwaga, zaraz się dowiemy, wygląda ona tak, patrzcie, mega co? Jaram się tą kredką. Co to jest za odcień, proszę Państwa? Żebym ja to wiedziała. To jest odcień 50 Loving Green. Wygląda następująco. Mówiłam Wam już, że to nie jest moja pierwsza styczność z tą kredką, bo miałam już różową wiele, wiele lat temu i z tego, co pamiętam, była fantastycznie napigmentowana i byłam bardzo z niej zadowolona. Jest kilka szalonych kolorów, ale jest również czerń, także zobaczymy, jak dzisiaj sobie z tą kredeczką poradzę. No, wygląda to obiecująco, ale zobaczymy. I trzeci produkt to jest pomadka Eveline Oh My Kiss. Ja mam w odcieniu 12. Jestem niesamowicie ciekawa, czy to będzie taki kolor jak tutaj na pudełeczku, na opakowaniu, czy nie. Ona była oczywiście w folii zabezpieczającej, ale ja tę folię oczywiście poza kamerą wydarłam. To jest kolorek 12, Party with Valerie, także tak ona wygląda. I ostatni produkt, który będziemy dzisiaj testować, jest to puder z serii Super Stay Powder. Ja mam w odcieniu 10 Ivory, Longwear Powder Waterproof i jest to oczywiście produkt Maybelline. Tak jak mówię, jeżeli jesteście ze mną na bieżąco i widzieliście, co kupiłam w Rossmanie, no to tak, to jest ten puder właśnie z tej promocji i jest to puder wodoodporny, nie będę go testować dzisiaj w tej roli, matujący, który teoretycznie ma wytrzymać do 16 godzin, no i ma nam dać takie wykończenie właśnie nieskazitelne, no zobaczymy, jak to będzie. Oczywiście wszelkich produktów, które nie wchodzą w skład testu, no to nie będę Wam tutaj pokazywać, makijaż wykonam poza kamerą, także wszystko, podkład, rozświetlacz i tak dalej, wszystko, co nie wchodzi w skład tego testu, oczywiście oszczędzę Wam tego widoku. No i co, jeżeli jesteście zainteresowani, no to oczywiście zachęcam Was do pozostania ze mną. Ja jestem ze swojej strony niesamowicie ciekawa, co nam tutaj wyjdzie. Zaczniemy sobie od kredki i od rzęs, a później oczywiście poza kamerą zrobię podkład i tak dalej i na koniec będzie puder i pomadka. O tych pomadkach jest teraz bardzo, bardzo głośno. I słyszałam, że są niesamowicie komfortowe i dziewczyny je zachwalają, także no, jestem ciekawa, czy ja również znajdę się po tej stronie mocy. No i co? Zachęcam do oglądania dalej. Ja się oczywiście zaraz do Was przybliżę, żeby było łatwiej i przyjemniej spoglądać na to, co tu dzisiaj w teście nam wyjdzie. Także jeżeli jesteście zainteresowani, no to już za chwilę wracam, przybliżam się i mam nadzieję, że coś fajnego dzisiaj sobie tutaj zmalujemy. Okej, już jestem bliżej Was, co oznacza, że możemy zabrać się za testowanie. Wydaje mi się, że ten test dzisiaj będzie w miarę krótki, także dacie radę, ale jeśli nie, no to z góry Was nie przepraszam. No i co, powiem Wam, że spójrzmy sobie, jak będzie ta kredka wyglądać. Jest to kredka, tak jak widzicie, metaliczna. Wydaje mi się, że będzie doskonałym uzupełnieniem dzisiejszego makijażu. Czy ona pachnie?
pachnie takim kosmetycznym, chemicznym tworem, ale nie jest to ważne. W tym momencie ważne, jak ona się będzie prezentować na tej linii wodnej. Zobaczymy, czy ona faktycznie będzie uzupełniać mi ten makijaż, czy będzie się tutaj kolorystycznie zlewać. Pewnie tak, ale bardzo ładnie wygląda. Podoba mi się to. Chociaż wydaje mi się, że chyba się spodziewałam czegoś bardziej takiego, nie powiem, że matowego, ale czegoś bardziej wystrzałowego. Także jest to ciemniejszy kolor niż ten, który jest w opakowaniu, ale bardzo wygląda ładnie, faktycznie uzupełnia ten makijaż, także kredka jak najbardziej jestem na tak. Szybko się wykonuje ten makijaż, jak widzicie. Pewnie byłoby większe wrażenie, gdyby to był jakiś kontrastowy dzisiaj ten makijaż, ale ja bardzo chciałam właśnie, żeby ten turkus wyszedł mi tutaj na prowadzenie w dzisiejszym makijażu. Także właściwie to, co chciałam osiągnąć, no to osiągnęłam. No i co? Zajmijmy się rozpakowywaniem oczywiście tych sztucznych rzęs. Ach, tak jak mówiłam, ja tutaj oczywiście poza kamerą, słuchajcie, je przykleję, żebyście nie czekali ze mną tutaj aż do kolacji, bo myślę, że to by mogło długo trwać, ale pokażę Wam, jak one wyglądają. No, są dosyć pokaźne, zobaczymy, czy dzisiaj w nich wyjdę do ludzi, czy nie. I taki maluszek klej, no niesamowicie uroczy jest. Ja uwielbiam te kleje Duo, już miałam ten i miałam jeszcze ten czarny, także jak najbardziej. Zdejmę jedną tę rzęsę, żeby Wam pokazać, jak ten paseczek tutaj uroczo wygląda. Teraz sobie tak myślę, te rzęsy to by mi się przydały na Sylwestra, czy na jakąś taką okazję, wiecie, a ja tutaj sobie już wymyśliłam, że być może pójdę w nich do ludzi. No bo oczywiście muszę wyjść za niedługo i będę szła w tym makijażu, także bardzo by było fajnie, gdyby dzisiaj sprawa się nie rypła. Patrzcie. No, myślę, że będzie dosyć spoko. Także oczywiście nakładam klej, czekam 30 sekund i zaraz za chwileczkę Wam się pokażę. Ocenimy wspólnie, czy będę dobrze wyglądać w tych rzęsach, czy jak przysłowiowy dziad. Także już za chwilę. Dobra, słuchajcie, rzęsy przykleiłam i wydaje mi się, że są spoko. Chociaż teraz poczułam takie pragnienie, żeby zrobić czarną kreskę, bo mimo, że ten pasek jest silikonowy i że bardzo ładnie to tutaj wygląda i wszystko przylega, to jednak ja tutaj, no, zawsze ze sztucznymi rzęsami lubię mieć czarną kreskę. Także zrobię sobie tę czarną kreskę, jest to Precise Brush Liners Eveline, także coś, co już oczywiście znacie. Słuchajcie, trzeba działać dalej, no bo tutaj remont, no powiem Wam, że już zaczyna się dziać. No i co? Nałożyłam podkład, jest to podkład Bourjois Fabulous, który Wam pokazywałam, który jest w osobnym filmie, jakbyście byli zaciekawieni, no to oczywiście Was do tego filmu odsyłam. No i zajmiemy się teraz pudrem, tym oto pudrem. No zobaczymy, ma on tę skórę nam zmatowić. O, patrzcie, tutaj nawet puszek jest, nie wiedziałam o tym i to w takim opakowaniu osobnym. No dobra, ja nie będę go dzisiaj używać, chociaż Wam pokażę puszek. Nie, to nie puszek, to nie puszek okruszek, to raczej koleżanka gąbeczka, ale nie będę jej dzisiaj używać, bo chciałabym jednak nałożyć ten produkt za pomocą pędzla do pudru i mam na myśli tutaj pędzel. Saba, schowaj w końcu tę gąbkę. Pędzel, co Iwa, to jest 106, taki koleżka do pudru, uroczy, jakby co, to polecam. Jest tutaj lusterko, także to też jest bardzo miła informacja. Zobaczymy, jak ta skóra będzie wyglądała. Mam nadzieję, że dobrze i mam nadzieję, że ten odcień będzie dla mnie odpowiedni, bo... O, dobra, kolor jest spoko. Nakładam na pędzel, jak widzicie. Raz, dwa, trzy. Ja już się po prostu odzwyczaiłam, słuchajcie, od pudrów w kamieniu i z tej uwagi i dlatego też z uwagi na to Saba, chciałam sobie kupić taki puder w kamieniu, no bo niewiele ich teraz posiadam w swojej kolekcji, a kiedyś to była moja te pudry były moim pierwszym wyborem. Bardzo ładnie wygładza, ujednolica tę cerę, jest aksamit, przepięknie. No, jestem zadowolona. Zaraz oczywiście się przybrązowię i wrócę na ostatni krok, jakim jest pomadka, ale powiem Wam, że ten puder ślicznie wygląda. Naprawdę. Bardzo ładnie, bardzo ładnie.
Dobra, bronzer wjechał mocno, rozświetlacz wjechał, wszystko wjechało, róż. No i już, i bierzemy się za pomadkę. Oczywiście zrobimy sobie próbny swatch. Jeżeli chodzi o tę pomadkę, to w cenie regularnej kosztuje ona 14,99, natomiast teraz w promocji za 9,69, 9,50, coś takiego. Nie podałam jeszcze cen tych wcześniejszych produktów, także ta kredka teraz jest za 2 dychy. Co tam jeszcze? Ten puder też jest za 2 dychy, z tego co pamiętam. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam. No, a rzęsy nie wiem, czy wchodzą w skład promocji, ale na pewno w Rossmanie są. Także sprawdźmy sobie, jak wygląda ta pomadka. Czy ona wygląda tak, jak w opakowaniu, czy nie do końca? Taka dosyć jaśniutka, nie będzie to pewnie pomadka kryjąca. Powiem Wam, że odbiega znacznie od tego, jak wygląda w opakowaniu. No ale całe szczęście mam dzisiaj różowy makijaż, więc no mam nadzieję, że... Aha! No dobra, nie jest to produkt kryjący. Jest to produkt, którym się wygląda jak lalka Barbie. Aha, okej. Okay. No jest bardzo komfortowy na ustach, to trzeba przyznać. No i dosyć łatwo się te usta maluje. Ale nie jest to produkt w 100% kryjący. Raczej taki błyszczykowaty i ta konsystencja... przypomina mi, słuchajcie, o, coś tutaj już wyjechałam. Przypomina mi te pomadki, które bardzo lubię i to są te pomadki w musie z Lovely. Nie wiem, czy miałyście z nimi styczność, jeżeli miałyście, to zapewne wiecie, o czym mówię, chociaż tamta jest bardziej tępa konsystencja, a ta jest taka jednak błyszczykowata. No, muszę powiedzieć, że spoko, chociaż kolor mnie trochę, no trochę mnie zdziwił, ale może nie mój klimat. Nie mój klimat, ale jeżeli lubicie takie pomadki typu błyszczyk, takie bardzo komfortowe, no to jest to coś, czym na pewno warto się zainteresować, zwłaszcza, że to jest rzecz tania. Także co? Oddalę się, no i podsumujemy sobie wszystkie dzisiejsze produkty, zobaczymy, z czym się polubiłam najbardziej. Oczywiście jest to pierwsze wrażenie, no ale myślę, że warto w podsumowaniu wspomnieć, co tutaj się nam dzisiaj zadziało. Okej, widzimy się dzisiaj po raz ostatni w podsumowaniu. Ja, Wy i ekipa remontowa mnie pozdrawiam. Co mogę powiedzieć? Jak wiecie, testowałam 4 produkty, wszystkie z nich są dzisiaj na mojej twarzy. No i rzęsy, może zacznijmy od rzęs. Rzęsy mi się podobają, bo mimo że tak patrząc z boku one są dosyć spektakularne, to ja mogłabym jednak je nazwać rzęsami dziennymi, do makijażu dziennego. Są niezwykle leciutkie, łatwo się przykleja, ten silikonowy pasek przypadł mi do gustu. Nie jestem oczywiście mistrzynią, o czym wspominałam w klejeniu rzęs, ciągle się tego uczę, ale faktycznie są lekkie i bezproblemowo ta aplikacja tego produktu dzisiaj przebiegła, także jak najbardziej Wam je polecam. Zresztą ja już wspominałam, że jeden model mam i jestem z nich zadowolona. Jeżeli chodzi o kredkę, no to jestem zadowolona, chociaż powiem Wam, że nie wiem, co ja sobie wymyśliłam, ale myślałam, że ona będzie bardziej intensywna. Jest to kredka metaliczna, myślę, że bardziej by wyglądała efektownie, jeżeli bym ją kontrastowo zastosowała do jakiegoś makijażu, ale ogólnie jestem z niej zadowolona i myślę, że jest to coś takiego, co może być fajnym, kolorowym dodatkiem, takim dosyć zaskakującym, więc wygląda fajnie i to mogę polecić, zwłaszcza, że już wcześniej miałam z nią styczność. Jeżeli chodzi o kolejny produkt, czyli raz, dwa, rzęsy poszły w ruch. Kolejny i ostatni właściwie, więc będzie to krótkie podsumowanie, czyli puder, no to jest to coś bardzo fajnego. Powiem Wam, że on faktycznie matuje. Nie powiedziałabym, że jest to jakiś taki mat, super mat, jak na przykład puder Kryolan, który jest moim wyznacznikiem pudru takiego matującego na właśnie mur beton, ale bardzo ładnie ta twarz wygląda. Makijaż trzyma się w ryzach, jest utrwalony, twarz jest wygładzona, także jak najbardziej, jeżeli macie styczność z tym produktem, jeżeli widziałyście go w Rossmanach, no to bierzcie go w swoje łapki, bierzcie do koszyka i myślę, że warto skorzystać, zwłaszcza, że ten produkt nie jest zbyt tani, także tym bardziej warto się w niego zaopatrzyć. Jeżeli miałabym oceniać, który jest najlepszy produkt, biorąc pod uwagę te 4, spójrzmy sobie na nie jeszcze raz i na moje rzęsy tutaj, bo widzicie, jak zmasakrowałam opakowanie, to wydaje mi się, że najbardziej warto zainwestować w ten puder. No bardzo mi się podoba naprawdę, jak on wygląda na tej twarzy, chociaż i kredka jest super, i pomadka, a właśnie nie mówiłam nic o pomadce, już chciałam podsumować bez podsumowywania tego produktu. Jak widzicie, moje usta są bardzo zwierzchnięte, o, i pomadka jest również na zębach.
I one są spierzchnięte, mimo że je peelingowałam i tak dalej, no bo jestem przeziębiona i tutaj mi się skóra po prostu wysusza jak najprędzej w czasie mojego przeziębienia i ten typ po prostu tak ma. Ale wracając do tego produktu, nie jest to coś, co ja lubię i być może dlatego jestem tak sceptycznie nastawiona, bo ja jestem tak przyzwyczajona do pomadek matowych, że po prostu już takich kremowych używam bardzo rzadko. Ale jeżeli poszukujecie czegoś, co jest bardzo komfortowe, no bo ten komfort czuć i co ma sporą gamę kolorystyczną, bo ta pomadka, no, jest mnóstwo kolorów do wyboru i o tym trzeba wspomnieć, o tym warto pamiętać, no to myślę, że coś będzie za coś takiego dla Was, dla mnie po prostu nie. I jak widzicie, ona już mi się odbija na ustach, także różowe zęby mam, komu je dam? Ha. No dobra, tak to wygląda. Dla mnie nie i ja w inny kolor się nie zaopatrzę, bo po prostu mi nie odpowiada taka formuła, co nie znaczy, że ona nie jest w porządku, no bo jak najbardziej w porządku jest, ale mamy różne preferencje i ja tutaj takie preferencje mam, o jakich wspomniałam. No i to by było na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że pomogłam Wam w czymś, że miło i pożytecznie spędziliście ze mną czas. Dajcie mi koniecznie znać, które z tych produktów macie lub które zamierzacie się jeszcze zaopatrzyć, no bo promocja, tak jak wspomniałam, trwa w najlepsze. Ja się już na dzisiaj z Wami żegnam, zapraszam Was oczywiście do kolejnego, na kolejny filmik i na mój Instagram, bo tam też jestem, też jest kolorowo i też coś do Was mówię. A tymczasem widzimy się już niedługo i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!